Zdrowie jest największą wartością w życiu każdego człowieka. Warto o tym pamiętać nie tylko wówczas, kiedy potrzebujemy pomocy szpitalnej, ale wcześniej. Dbając o kondycję, o zdrowy tryb życia. Zapraszam Państwa do oglądania programu Czas na Twoje zdrowie. Mieszkańcy naszego regionu licznie uczestniczyli w wojewódzkich dożynkach. W tym roku Święto Plonów odbyło się w Sokółce. Ceremonia została zorganizowana na Stadionie Miejskim. Można tu było podziwiać piękne wieńce wykonane przez podlaskich rolników. Organizatorzy dożynek, czyli marszałek województwa podlaskiego i burmistrz Sokółki, przygotowali wiele atrakcji. Dużym zainteresowaniem cieszyły się działania edukacyjno-informacyjne z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki chorób. Tutaj jestem z ramienia ministra zdrowia na dożynkach i robimy pomiary cukru i ciśnienia. I jak dotychczas, nasi raczej tu w Sokółce jako pacjenci nas znają, i chętnie przychodzą, się badają i patrzymy, jakie są pomiary cukru. Jeżeli są jakieś zawyżone, to wtedy dajemy karteczki i kierujemy do lekarzy. Dowiedziałam się, że mam nadciśnienie. No i muszę się zgłosić do lekarza, no i po prostu to jakoś uregulować. Jestem okazem zdrowia. Pomimo takich dużych emocji dzisiaj, to jestem okazem zdrowia. Ale badania profilaktyczne, pani o badaniach pamięta. Tak, pamiętam, cały czas się badam i pamiętam cały czas. Jakie są wyniki pana badań? Zadowolony jest pan z efektu? Ciśnienie mam za duże, ale cukier mam w porządku. Także mogę słodzić, nawet naturalnie. Wyniki mam bardzo dobre, jak ciśnienie, tak i cukier, także jestem zadowolona. Jesteśmy na dożynkach w Sokółce, mamy akcję wydawania hasła i konta dostępu do zintegrowanego informatora pacjenta ZIP. Warto założyć takie konto, mieć podgląd do swoich usług medycznych, świadczeń, za które zapłacił NFZ, refundacji leków. No i zachęcamy wszystkich do zakładania takiego konta. Jeżeli na przykład ktoś, kto nie ma jeszcze takiego konta założonego, to gdzie może się udać, aby takie konto założyć? Oddział nasz wydaje takie konto dostępu na Pałacowej 3 w Białymstoku. Zapraszamy wszystkich do oddziału i tam zostanie to wydane. Potrzebny jest dowód osobisty lub paszport. Hoduję i produkuję kapustę kiszono, zdrową, ekologiczną. Zapraszam wszystkich do kupowania naszej kapusty. Dlaczego ta kapusta jest taka zdrowa? Kapusta jest zdrowa, bo wpływa na trawienie, dużo witamin. W jaki sposób produkujecie tę kapustę? Staramy się produkować tradycyjnie, bez żadnych dodatków oczywiście, tylko skład jest kapusta, marchew i sól. Sadzimy sami kapustę, ogórki również, sami to produkujemy rodzinnie. Thank you.
Know-how z serem przez siebie produkowanym od swoich własnych krów, rasy mieszanej, które pasą się na ekologicznych, można powiedzieć, łąkach z dala od głównych dróg i wśród olszynnych zagajników. I chciałam zaproponować, że coś można zdrowego też zjeść na Podlasiu, bo niektórzy mylą to z oscypkiem i mówią, że to oscypek. Chleb jest zdrowy, bo jest zrobiony na zakwasie, bez dodatku drożdży, z mąki z pełnego przemiału, to jest tylko mąka żytnia, dodaję mielone siemię lniane, słonecznik, no i jak powiedziałem na początku, jest na zakwasie i dlatego jest zdrowy. Proponuję, proszę Państwa, jako najstarszy produkt świata, można by rzec chleb. Chleb, który był naszą podstawą w życiu. Ten chleb, proszę Państwa, wypiekam z mąki żarnowej w specjalnym piecu, który był zrobiony jeszcze przez mojego dziadka. Polecam nade wszystko. Proszę Państwa, ten chleb zdobył również, chcę się pochwalić, podlaską markę roku w kategorii smak. W 2004 roku trochę minęło. Ludzie już po prostu troszeczkę go spróbowali. Oprócz chleba, proszę Państwa, na moim stoisku można również kupić słoninę. Słoninę soloną, która jest solona w ziołach. Słonina solona weźmie soli tylko tyle, ile potrzebuje. Jakie jeszcze smaki Pani przywiozła? Proszę Państwa, polecam również szynkę w ziołach. Nie tak kopcone, wędzone. To jest szynka suszona i dojrzewa w ziołach. To jest bardzo, bardzo smaczny produkt. Oprócz tego polecam również Państwu swoje miody. Miody również, zarówno chleby, jak i miody, to można by rzec, że to jest podstawa, prawda? Do tego jeszcze mleko i mamy gotowy posiłek. Atrakcją dożynek były też występy zespołów folklorystycznych, prezentacje maszyn i sprzętu rolniczego, stoiska rękodzieła ludowego, a także miasteczko zabaw dla dzieci.